Jesteśmy zaniepokojeni, że z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zbyt wielu pacjentów rezygnuje z zaplanowanego leczenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dzieje się tak w takich oddziałach jak kardiologia, chirurgia naczyniowa, ale dotyczy to również laryngologii, okulistyki czy też pediatrii. Wchodząc do szpitala, nie jesteśmy w stanie wejść bez jakiejkolwiek kontroli. Przy każdym wejściu jest namiot, przy którym zarówno pacjenci, jak i personel są badani, jeżeli chodzi o temperaturę, a pacjenci dodatkowo wypełniają ankiety. Ponadto stworzona została procedura. Pacjent, który ma mieć planowe przyjęcie do naszego szpitala, ma obowiązkowo mieć 7 dni izolacji i po takiej 7-dniowej izolacji ma wykonywany test na koronawirusa. Jeżeli ten test wyjdzie ujemnie, to na następny dzień pacjent jest przyjmowany do naszego szpitala i to wszystko po to, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem. Te wszystkie zabezpieczenia, wszelakie podporządkowanie się całego personelu szpitala służy temu, żeby pacjenci nie zostali narażeni na niebezpieczeństwo. Drodzy nasi pacjenci, dbajcie o siebie. Przede wszystkim nie bójcie się szpitali. Czekamy na Was, aby Wam pomóc.